Cześć kochani, bardzo się śpieszę i to bardzo, bo jest godzina 15:19, a po 16:00 muszę wychodzić, to tak 10 po najpóźniej. Mam na sobie sexy, cudowne papiloty, ale takie trochę tropikalne w takim stylu, więc może będzie pasować do makijażu. Wychodzę na event i obiecałam Wam, że przetestuję nową paletę Tune, która powstała ze współpracy z Danielem Sobieśniewskim, cudownym i zarzystą, kochanym człowiekiem. I mam również nowości Belle. Pudru nie użyłam i już go odkładam z tego względu, że no jednak idę na event i muszę być pewna za ten makijaż, że on będzie się trzymać, więc testowanie pudru, no nie czułam się teraz najpewniej, ale zaraz sobie przetestujemy rozświetlacz, mam tutaj też eyeliner, no i ten taki brokatowy eyeliner, gdzieś go tutaj upchnę do tego makijażu i mam też pomadki, no i oczywiście paletę, więc co, zaczynamy. Twarz mam już zrobioną, brwi są zrobione, to sięgam po paletę. Paleta jest wspaniała, bardzo egzotyczna, bardzo, bardzo kolorowa. Nie mam pojęcia, jaki makijaż wykonam, kompletnie nie mam pojęcia. Więc biorę jakiś pędzelek, może najpierw coś neutralnego. Co ja w ogóle założę na tą imprezę? Dobra, chyba będzie coś, będzie to coś bardzo, bardzo prostego i chyba założę takim, mniej więcej takim kolorze, trochę chyba cieplejszym, golf, bo będę miała bardzo kolorowy makijaż, więc może połączę te dwa odcienie najpierw i wymodeluję oko. Myślę, że to będzie dobry pomysł, czyli może najpierw ten. Tak, mam lekko brudny pędzelek, którego używałam wczoraj. Ostatnio mam deficyt w pędzlach. Muszę po prostu wziąć się za umycie wszystkich. Jest ich chyba z 200, więc będzie mycie kombinowanie. Na powiece mam tylko korektor, który jest przypudrowany, więc nie ma tutaj za dużo. Już widzę, jak te cienie się pięknie blendują. No jak masełko. Jak masełko. Na dole też. Dużo. Na całą dolną powiekę. To jest tylko przejściowy cień. Więc konkretnie. Ja naprawdę mocno się śpieszę, a już czuję, że nie mam w ogóle żadnego problemu z nałożeniem tych cieni i z błyskawicznym rozblendowaniem. To teraz może spróbujmy ten kolor. Taki musztardowy. O! Będzie ładnie się komponować z tym moim golfem. To będzie dobry myk. A ruchomą powiekę zrobimy taką bardzo, bardzo intensywną. Ja na pewno chcę spróbować żółtego koloru, bo żółty kolor to jest dla mnie taka, taki odcień, który jest bardzo, bardzo trudny i rzadko jest ładnie widoczny na powiece. Ja go nałożę tylko na korektor. Na pewno było inaczej, gdybym nałożyła na jakąś białą kredkę. Wtedy sytuacja jest o wiele łatwiejsza, ale że ja sobie utrudnię w tym momencie. Tak zrobimy. Tak, zrobimy po prostu. Nałożę też ten cień na dolną powiekę. Naprawdę błyskawicznie tutaj działam. Jakoś dzisiaj jestem nieogarnięta czasowo. A trzeba wyjść i trzeba dojechać na drugi koniec Warszawy, a niestety o tej godzinie są korki, więc obawiam się spóźnienia, a ja się nie spóźniam, ja się nienawidzę spóźniać. Już widzę, jak ten cień ładnie podkreśla moją tęczówkę niebieską. I do tego golfiku będzie super pasować. Teraz jakiś ciemniejszy cień. Może ten. Ta paleta mi się bardzo podoba, bo jest taka kompletna. Raz, że jest bardzo, bardzo szalona. Piękne kolory są. To są tutaj też niezbędne kolory, takie jak biały, ten taki cielisty i czarny. To jest taki must have. Wtedy wiecie, że każdy makijaż możecie wykonać taką paletą. Czy to podstawowy, jakiś monochromatyczny, czy szalony kolorowy. To
Dobra, 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 czas na kolor. Czas na dużo koloru. Kręci mnie ten fiolet, ten granat. Więc może najpierw właśnie te dwa kolory. Fiolet, fiolet, fiolet. Nałożę go w zewnętrznym kąciku. Nakładam go tutaj. Dołożę zaraz jeszcze granatu. Granat zejdzie na dolną powiekę też. Tutaj to wszystko muszę ujednolicić. Właśnie tym granatem ujednolicić, matko. Połączyć z tym brązem, który był wyżej. Zobaczcie, jak ten fiolet ładnie wygląda. Całkiem przyzwoicie na takiej suchej powiece. Chcę rozblendować w ten sposób te kolory ciemniejsze w zewnętrznym kąciku, a później od wewnętrznego nałożyć korektor, zrobić odcięcie i nałożyć bardzo intensywny kolor żółty i coś jeszcze może tutaj w środku, ale zobaczę, co mi zaraz z tego wyjdzie. To jest takie pierwsze wrażenie, to jest na żywo plus ogromny, ogromny pośpiech. Mały stresik. Część trudna, czyli granat. Granat jest zawsze bardzo ryzykowny. Biorę ten sam pędzelek i nakładam go w samym kąciku zewnętrznym. Powiem się, że ten pędzelek jest trochę duży. Kurczę, musiałabym zmniejszyć pędzelek, tak. Wziąć jakiś mniejszy. Dobra, zobaczymy taką kuleczką. Lepiej. O. Okej. Wiecie, co jest fajne? Że ja tutaj się w ogóle nie staram. Nie uważam, może nie, że się nie staram, bo chcę jakoś wyglądać, ale nie uważam, żeby te cienie jakoś się nie osypywały, bo po prostu, jak widzicie, naprawdę mocno się śpieszę. No a czysto pod okiem jest, więc cienie nie mają same w sobie tendencji do opadania. Wiem, że mam trochę więcej może wprawy, ale nie widzę, żeby tutaj był jakiś duży problem z tym. Dobra. Jakoś nie chce mi się trzymać ten granat. A pewnie na mokro, na jakąś bardziej mokrą bazę to będzie czad. Tutaj jakoś jest tak słabiutko. Nie chce się tak jakby nałożyć na ten fiolet. Tak trzeba go dosłownie duchami wklepującymi nałożyć. Dobra, myślę, że całkiem spoko to wygląda. Podoba mi się takie przejście z zimnych na ciepłe. To teraz korektor Catrice 010. Jest to ten jasny odcień, pędzelek i postaram się jak najszybciej zrobić to odcięcie Catrice. Najpierw na jednym oku. I w ogóle w powietrzu, brawo Karolina, brawo. Dobra, powiedzmy, że jest równo. Dobra, szybciutko. Biały odcień i tutaj sobie gruntuję. O Jezu, sobie zrobiłam kuku. To akurat co się osypało, to jest tylko i wyłącznie moja wina. Ale już. Nie ma problemu. Dobra, jest trochę białego. Bardzo ładnie wygląda ten biały. Tutaj sobie wyrównamy białym. Żeby było bardzo jasno.
mały pędzelek po samej granicy białym cieniem. Blending, blending. Jest jakiś inny pędzelek. Jakikolwiek w miarę czysty, znajdę coś. Dobra, żółty. No i sprawdzimy teraz intensywność tego żółtego. Piękny! Wow! Wow! Ależ jestem szczęśliwa. Cudowny jest ten żółty cień. Po prostu piękny. Jeszcze wiecie co? Tak delikatnie palcem tutaj go nałożę. Marzyłam o takim żółtym makijażu. Wracam do tego pierwszego pędzelka i do białego cienia. I jeszcze tutaj blenduję ten żółty z przodu. Dobra, muszę się przestać bawić już tym żółtym, bo nie zdążę. I palcem wracam do fioletu i teraz nakładam go jeszcze tutaj, tak jakby na ten żółty i bardzo delikatnie je blenduję ze sobą. Dobra, pędzelek. Czy tutaj coś pomiędzy nakładać? Może ten pomarańczowy? W sumie czemu nie? Pomarańczowego więcej. Wracam do żółtego, bo mi tutaj chce znikać. Dokładam jeszcze. I pędzelek fiolet. No, myślę, że może być, nie? Dobra, drugie oko. Jest 15:48. Dobry czas jak na taki make-up. Normalnie to bym siedziała tak z półtorej godziny. Co tutaj chcę przetestować? Koniecznie ten błysk. Ale najpierw zrobię kreskę eyelinerem. Później ten błysk dam może na te cut crease. Mam nadzieję, że to wypali, bo tutaj mam obok ten mój ulubiony z Kiko. I on już jest tak na wykończeniu biedny, więc byłoby cudownie, gdyby ten sprawdził się świetnie. Boję się teraz robić kreskę, bo powiedzenie stare mówi, że jeżeli się śpieszysz, nie rób kreski, a ja się śpieszę, więc się tego boję. Tym bardziej, że ten eyeliner z Belle, on ma tutaj ten sztywny aplikator, których ja nie lubię. Ale dobra, jeszcze narysuję kreskę w powietrzu z ręką. Tak po prostu. Nie ma tak sobie utrudniać, nie? Dobra. Lecimy. Oj, to nie będzie dobre rozwiązanie. Za duże ryzyko. Wiecie co? Zrobię to poza kamerą, żeby oprzeć sobie jednak rękę, wiecie? Bo za sztywny jest ten aplikator i w powietrzu to jest duże ryzyko, że po prostu sobie zniszczy to, co zrobiłam wcześniej. Jednak porzekadło jest prawdziwe, nie powinno się robić kreski, kiedy się nie ma na nią czasu, więc idę na imprezę z krzywą kreską. Sam eyeliner jest naprawdę spoko, ładnie wygląda, nie wiem jeszcze, czy będzie trwały, czy nie będzie się odbijać, ale no praca tym pędzelkiem, ja nie przypadam za takim pędzelkiem, natomiast widać, że krycie jest ładne i nie pracowało się aż tak źle, ale no niewiele jest czasu. Dobra, teraz błysk. Błysk, który, wiecie co, teraz przeżyłam mini zawał, bo myślałam, że mikrofon nie jest włączony i że żadne moje słowo się nie nakręciło. Dobra, eyeliner z błyskiem Glitter Blink Belle. Mam tutaj wielkie, wielkie nadzieje, że będzie pięknie. Sama za siebie trzymam kciuki teraz. No to powiem Wam, że mamy taniego zamiennika, który jest łatwo dostępny. Już kocham.
Nie wiem, czy wy to widzicie, coś ostrość wariuje. Wow. 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 Aż bym cię chciała dłużej pobawić z tym make-upem, ale nie ma czasu. Zaraz sobie wytuszuję, przykleję rzęsy poza kamerą. Jeszcze tylko ten rozświetlacz sprawdzimy i pomadkę może nałożymy. Bo już jest prawie 16. Ja nie mam jeszcze spodni wyprasowanych. Muszę zrobić zdjęcia. Muszę zrobić włosy. Więc powodzenie ja. Na 17 jest event na drugim końcu Warszawy. A teraz są korki, bo wszyscy wyjeżdżają z pracy, więc muszę wyjechać jak najszybciej. Polecam wam zrobić sobie taki challenge. Jeżeli będziecie mieć taką paletę, zrobicie sobie kreskę, to spróbujcie zrobić pół godziny taki make-up oczu. Będzie zabawnie, gwarantuję. Dobre ćwiczenie. Takie opanowanie. Patrzcie, jak on cudownie wygląda. No jak dla mnie hit. Już jest dla mnie hit. Tu jeszcze sobie w kąciku nałożę. W samym kąciku, tak jakby zakończę ten biały cień. O! Może mi się rozmyć kreska, ale no trudno już, trudno. Będę dzisiaj wszystkim mówić na evencie, że po prostu miałam na make-up, na nagranie filmu pół godziny, bo to jeszcze nie tak, że na sam make-up, tylko nagrywanie to też trochę inna kwestia, bo trzeba cały czas coś tutaj ustawiać, zmieniać i naciskać play. Dobra, rozświetlacz szybciuteńko, rozświetlacz Sweet Love Highlighter Bell i mamy tutaj taką mozaikę, którą ja szybciutko połączę i teraz mam nadzieję, że będzie ładnie. A nie, no całkiem. Jest bardzo jasny. Postaram się może nałożyć tylko ten środek. Tutaj. Trochę tutaj. Nie jest tak drobno zmielony. Te drobinki nie są takie drobne. Więc chyba nie jestem aż taką fanką, ale wygląda ładnie mimo wszystko. Dobra, inny pędzelek. Ten pędzelek. Spoko. Być może jest. Co myślicie? Chłodno trochę się zrobiło, nie? Ale dobra. Pomadka. Gdzie ja sobie odłożyłam pomadeczki? Gdzie je dam? A tutaj są, dobra, zlałam się z pędzelkami. Mam dwie konturówki. Matte Lip Contour, Long Lasting Bell. Jaki kolor wybrać? Ten może być za jasny. Ten drugi. A jaki to jest numer? Chyba 02, ale nie mam pewności. Szybko rysuję kontur, ale ta kreska jest krzywa. O, konturówka naprawdę ładna, bo da się precyzyjnie wyrysować usta. Kolor ładny. I bardzo precyzyjna jest kredka. Jest wysuwana, więc też łatwiej utrzymać higienię. Dobra. I wypełnię całość Long Lasting Matte Lipstick. Jaki to jest kolor? 001. Pudding. Dobra. Okej. Uważam, że jest bardzo ładny efekt, odcień. Podoba mi się, tylko że wypadła. Muszę ją wsunąć.
Dobra, było małe ryzyko, że wyląduje mi na ubraniu. Ostatnio mam duży problem z wysuszeniem, więc tutaj mam błyszczyk Vibo przy sobie i szybciutko nałożę jeszcze tutaj na centralną część ust, ażby one jednak były nawilżone. Dobra, okej. Okay. Tuszuję rzęsy, przyklejam sztuczne i pokazuję Wam efekt końcowy. Kochani, dobra. Włosy zrobione, makijaż skończony, jestem już ubrana. Mamy godzinę 16 po. Nie zdążyłam do 10 po, ale teraz tylko pozostają zdjęcia do zrobienia. Stefa już też jest nakarmiona, więc lecę. Chcę Wam bardzo podziękować za ten film. Mam nadzieję, że ten bardzo chaotyczny, błyskawiczny film cokolwiek wniósł w Wasze życie i że czegoś się nauczyliście o tych kosmetykach, jakie są ich możliwości. Ja jestem bardzo zadowolona z palety. Pięknie wyglądają te cienie, mi się bardzo podobają. Hit totalny moim zdaniem i już mogę to okrzyknąć odkryciem, gdzie jest ten piękny eyeliner, ale chodzi mi o ten brokatowy eyeliner z Belle. Jest po prostu boski. Pomadka, jak pomadka, wygląda całkiem spoko moim zdaniem. Ogólnie całość wygląda ładnie, mi się podoba. Więc tak to wygląda. Aha, i niespodzianka dla Was. Rozdanie całego zestawu kosmetyków Belle. Nowości dla Was. Tak wygląda, są tutaj lakiery, jest eyeliner czarny, są produkty do twarzy, pomadki 3 i 3 konturówki do ust. I jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, po prostu komentujcie pod spodem. Cały regulamin tego konkursu napiszę Wam w opisie pod spodem, więc zerknijcie tam, komentujcie, a ja wybiorę jedną osobę z Was i prześlę właśnie taki pakiecik kosmetyków. Dobra, lecę na imprezę. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Pa, pa!